kochani, następna piosenka będzie już tym razem po polsku. Będzie mówiła o takim skowroneczku. Ten skowroneczek to taka nazwa pod przykryciem, bo bardziej tu chodzi o takiego... Zalotnika. No, już nie będę po imieniu mówił. Dobra. Odgryzę się. Wiem. Przed wami dziewczyny Adrian i skowroneczek. Się nietypowo, bo naszym pierwszym koncertem, w zasadzie powodem, dla którego powstaliśmy, był wybuch wojny na Ukrainie i nasz koncert charytatywny, aby Ukraińcom, którzy przyjechali do Polski, pomóc. Odbył się on w Sokołowie Podlaskim na zaproszenie naszego kolegi Mateusza. Wtedy jeszcze nie kolegi, teraz już kolegi. Powiem, jak to było właśnie. Mateusz zadzwonił do Jakuba, Jakub odesłał do mnie, ponieważ szukał zespołu, który wykonuje pieśni w języku ukraińskim. Myśleliśmy wcześniej o takim projekcie, żeby zrobić coś, właśnie połączyć ten biały śpiew z muzyką, z instrumentami. Nadarzyła się okazja, spotkaliśmy się we trójka na początku. Jakub ściągnął Piotrka, później Piotrek ściągnął Adriana. Bo najmniejszy to zawsze na końcu, wiadomo. Ale bardzo cenny. Ale przepraszam, jakie były obawy, że Adrian nie zechce z nami grać. Właśnie, ale po pierwszym koncercie... Bez obaw było, bez obaw. Bez obaw, ale to w ogóle takie podejście, że o, czy Adrian będzie chciał grać, co, dajcie spokój. Przecież wszyscy gramy, robimy to po prostu, bo to kochamy. Muzyka jest naszą pasją, tylko i wyłącznie. Naszą pasją. Dajemy ludziom
siebie, kawałek siebie i to się chyba podoba tak naprawdę. Ale jaka jest satysfakcja, jeszcze dopowiem, ogromna satysfakcja, jak jest kontakt z publicznością. No repertuar głównie na początku był właśnie ten ukraiński, ale teraz już tak płynnie przechodzimy tutaj, dzięki Jakubowi, płynnie przechodzimy już do polskiego repertuaru, no i chłopcy robią swoje aranże już, powoli robią swoje aranże. Tak. Jeśli chodzi o repertuar, oczywiście to są przerobione na muzykę folk piosenki ludowe, albo muzyka, tekst dopisany, no różnie to bywa, lub odwrotnie. Chodzi o to, o folkowe, czyli nowe brzmienie starych ludowych utworów. My tacy jesteśmy na co dzień, my nie udajemy, to nie jest tak, bo my tak sobie, my się bardzo kochamy, bardzo lubimy, ale lubimy sobie gdzieś tam czasami tak dokuczyć. To co mogę dodać, tylko to, co pokazujemy na scenie, z tych właśnie śmiesznych dygresji, to jest tylko cząstka, bo na próbach jest znacznie gorzej. Potwierdzam. Mamy tutaj kachon, mamy instrumenty perkusyjne, mamy akordeon, instrumenty pod tytułem wokal Beata i Agnieszka, także są to fantastyczne, interesujące instrumenty. Potwierdzam. Instrumenty, to tak powiem, przy założeniu zespołu miał być dodatek do śpiewu dziewczyn. To dziewczyny z zespołu Sokotuchy, które białym śpiewem śpiewały, one tworzą trzon, ich wokal jest najważniejszy. My dorabiamy tylko tło, jak potrafimy. Co by było z naszego wokalu, gdyby nie wasze instrumenty? No panowie, nie wyobrażamy sobie. Ciężko dzisiaj mi było bardzo na próbie, tak? Może dlatego, że to był stres i zastanawiam się, jak zaśpiewam. A później, jeżeli ja czuję tę pieśń, to już jest lżej. Ja muszę to po prostu czuć. To nie to, że ja śpiewam, bo śpiewam, tak? Coś. Ja ją muszę czuć i wtedy już nie jest ciężko. Tak, my nawet nie wiemy, kiedy płyniemy już, jak zaczynamy. W życiu nie pamiętałam Tychej Wody. Myślę, co ona zaczyna śpiewać? I to się dośpiewuje, to się czuje. Tak było, tak. I jakoś poszło. Tak. No faktycznie, no. Coś tam śpiewam trochę, ale tak jak Kuba mówił, tak? Ideą zespołu jest śpiew biały, tak? To, że ja gdzieś tam wplatam swoje krzywe dźwięki, to tylko z racji tego, że zespół jest na tyle miły i wyrozumiały i pomaga mi gdzieś tam wtrącić swoją tą wokalną nutę tak naprawdę. A priorytetem jest właśnie ten ich śpiew, no i nasze przeszkadzanie. To takie połączenie właśnie naszego białego z twoim takim współczesnym jest bardzo interesujące, tak uważam. Nam się podoba. Naprawdę. Moi kochani, zapraszamy serdecznie wszystkich do kontaktu z nami na Facebooku, SMS-ami, telefonem, dzwońcie. Chętnie wystąpimy na każdej imprezie, no może prawie na każdej, na pogrzebach nie gramy. Na nie każdej imprezie zagramy, tak powiem. Także kontaktujcie się. Informacje wszystkie oczywiście będą na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku. Coś tam pewnie będziemy udostępniać. Myślę, coś tam. Że troszkę w tym roku pewnie tego będzie. Jeszcze nie mamy jakiegoś tam harmonogramu. To, ale... żeby były te koncerty, to są nasze życzenia na nasze pierwsze urodziny. O tak. Obyśmy kolejne lata ze sobą wytrzymywali, lubili się tak, jak się lubimy, coraz większej rzeszy naszych fanów, bo to jest naprawdę tak jak dzisiaj, ci, których widzieliśmy już na innych koncertach, przyszli, żeby raz jeszcze nas posłuchać. Byli nowi, którzy znajome twarze, bo gdzieś usłyszeli i przyszli. W zasadzie to no, gramy nie dla siebie, tylko dla widowni, więc im więcej jej będzie, im więcej naszych kibiców, to lepiej będzie nam się grało, jak piłkarz powiedziałem. No wytrwałości. Zacięcia nowego repertuaru, własnego repertuaru, mi się marzy. Czekaj, czekaj, mamiła, czekaj, czekaj, mamiła, czekaj, mamiła, na mnie 3 lata. Jak ja bym miała 3 lata czekać. Czekać. To bym wolała syna uchować. To bym wolała syna uchować. Piosenka z repertuaru zespołu Bratanki.
o takim jednym, co poszedł do lasu i chciał jej ukraść jagody. Nie wiem, czy jagody. Tu są dzieci, mówię, że jagody. A ja nic nie powiedziałam. Kwestia sporu. W sumie jagody. A tytuł to jaki? W lesie to jest blisko sadu. Nazbierałam słodkich jagód.